Będąc na spacerze w maju bądź w czerwcu, mógłby się ktoś zdziwić, patrząc na piękne białe kwiaty, że ta roślina nazywa się bzem czarnym, ale jej nazwa nie pochodzi od tych pięknych kwiatów, ale od czarnych owoców, które tutaj właśnie mamy, nieco już zeschnięte, ale takie są najlepsze, dlatego że świeżych nie powinno się spożywać. A dlaczego? Powiem Państwu za chwilę. Bez czarnym to krzew dorastający do 3 do 10 metrów wysokości, rosnący na terenach bogatych w azot, ale również na terenach ruderalnych. Ptaki, jedząc owoce czarnofioletowe, bardzo często rozrzucają nasiona i tam, gdzie są warunki, roślina wzrasta, dając charakterystyczny krzew o zapachu często nieprzyjemnym. Nie wszyscy lubią ten zapach. Roślina dostarcza kwiatów, które są wykorzystywane w ziołolecznictwie, dostarcza również owoców zbieranych jesienią. Kwiaty pojawiają się w maju, czerwcu. Zbierane są i suszone w temperaturze 30 stopni. Zbierane są wtedy, kiedy zewnętrzne kwiaty brzeżne kwitną, a środkowe jeszcze nie są rozwinięte. Roślina ma charakterystyczne liście, od 5 do 7 liści pierzastosiecznych praktycznie do nerwu i wyrasta w gęste zarośla dające schronienie również ptakom. Najważniejszym surowcem zielarskim pozyskiwanym z czarnego bzu jest kwiat. Kwiat działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo, zwiększa wydzielanie potu oraz ułatwia odkrztuszanie, dlatego zalecany jest w przypadku chorób układu oddechowego. Można go oczywiście stosować również z antybiotykiem. Mówię o tym dlatego, że często pacjenci zapytują, a czy mogę stosować zioła, skoro stosuję antybiotykoterapię? No, trzeba stosować razem zioła z antybiotykami, dlatego że odporność nasza wtedy zmniejszy się nie tak radykalnie jak przy samych antybiotykach, a i również przewód pokarmowy będzie lepiej funkcjonował, gdy coś mu prozdrowotnego damy. A kwiat czarnego bzu to coś prozdrowotnego. Bezczarny znany był już od najdawniejszych czasów. W Polsce miał czołowe znaczenie lecznicze, a wspomina o nim profesor Akademii Krakowskiej, Syriusz, który w swoich kronikach i na wykładach polecał studentom, aby stosowali tę roślinę do zwalczania egzemy, zwalczania liszajów, jak również leczenia ukąszeń po jaszczurkach. Wiemy o tym, że na Kresach Wschodnich zabraniane było wykarczowywanie bzu ze względu na jego właściwości lecznicze. No a o czci, jaką oddawali prości ludzie, mówi fakt, że zdejmowali nawet czapki przed kwitnącym pięknie bzem. Przeciwzapalne działanie naparu z kwiatu bzu można wykorzystać do tego, aby płukać takim naparem gardło w przypadku stanu zapalnego. Można także stosować go w zapaleniu spojówek, robiąc takie przymoczki z naparu z kwiatu bzu. On działa również moczopędnie, a także chroni naczynia krwionośne, więc może być stosowany na przykład w chorobach nerek. Drugim surowcem pozyskiwanym z czarnego bzu jest owoc. Owoc, jak tu Państwo widzicie, troszkę wysuszony i bardzo dobrze, dlatego że sok, świeży sok z czarnego bzu nie jest bezpieczny. Nie wolno tych owoców spożywać sauté bez obróbki termicznej i bez wysuszenia, dlatego że mogą one być dla nas trujące. Przy zjedzeniu dużych ilości mogą być bardzo trujące. Dlatego też należy wysuszony produkt stosować, bądź też poddany obróbce termicznej. Zresztą to samo tyczy się kwiatów bzu, no ale kwiatów bzu to raczej się nie zjada, choć jest taki jeden przepis, o którym zaraz Państwo usłyszycie, gdzie wykorzystuje się płatki kwiatów bzu. Owoc czarnego bzu powoduje działanie odtruwające. Dlatego stosowany jest w kuracjach odtruwających w czasie różnych chorób skóry, chorób reumatycznych. W przypadku chorób reumatycznych jeszcze jest jedna kwestia. Ma on łagodne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, więc również się
do leczenia tych chorób nadaje. No można go oczywiście łączyć, sam owoc czarnego bzu efektu nie przyniesie, ale połączony z różnymi przeciwzapalnymi ziołami może być bardzo ciekawym remedium na nasze bóle stawu. Wszystkie składniki miksujemy na jednolitą masę. Ciasto powinno być dość rzadkie, by placki nie zrobiły się za grube, bo w środku się nie dopieką. Kwiaty zanurzamy w cieście, trzymając za ogonki. Kładziemy na rozgrzany tłuszcz, lekko spłaszczając. Przycinamy ogonki nożyczkami. Smażymy na niezbyt silnym ogniu z obu stron na złoty kolor. Nadmiar tłuszczu możemy odsączyć na papierowym ręczniku. Na koniec można opruszyć cukrem pudrem. Czarny bez w postaci owoców jest bardzo wartościowym produktem dla funkcjonowania organizmu, jak i dla układu pokarmowego. Wspiera przemianę materii, jak i funkcjonowanie jelit. Czarny bez jest bogaty w witaminę C, więc wzmacnia układ odpornościowy, witaminę A i witaminy z grupy B. Dodatkowo ma liczne minerały, takie jak wapń, magnez, potas, fosfor i miedź. Czarny bez zawiera duże ilości przeciwutleniaczy, takich jak kwercytyna i antocyjany. Kwercytyna ma m.in. właściwości przeciwzapalne, jak i przeciwalergiczne poprzez hamowanie wydzielania histaminy. Z kolei antocyjany chronią przed chorobami układu krążenia i są antynowotworowe. Czarny bez ma działanie przeciwbakteryjne, dlatego też w przeciwieństwie do antybiotyków nie działa negatywnie na nasz organizm, jest produktem naturalnym, nie ma skutków ubocznych, organizm się na niego nie uodparnia, a co najważniejsze, nie wpływa negatywnie na florę bakteryjną naszych jelit. Działanie terapeutyczne kwiatu bzu to przede wszystkim aspekt i obszar układu oddechowego, stany zapalne. I tutaj należy łączyć go w różne połączenia. Może być połączony z tymiankiem, może być połączony z prawoślazem, babką lancetowatą, kwiatem lipy. Takie mieszanki będą miały szeroki spektrum działania. Będą działały wykrztuśnie, przeciwzapalnie, będą łagodziły gorączkę. I jak już wspomniałem, powinny być stosowane razem z antybiotykoterapią, jeżeli taka jest wolą lekarza, bo zioła plus antybiotyki to jest znakomite połączenie, które chroni organizm przed negatywnym skutkiem działania antybiotyków. Krzewy czarnego bzu występują powszechnie, tworzy się z nich nawet żywopłoty. Te krzewy spotykamy w naszych spacerach, które mamy w maju, w czerwcu i wtedy widzimy na nich białe kwiaty. Warto je zerwać, warto je mieć na podorędziu, gdy przyjdą stany zapalne dróg oddechowych w listopadzie czy w październiku. Taka herbatka będzie działać prozdrowotnie. Warto też pamiętać o odtruwającym działaniu czarnych owoców, które pokrywają czarny bez w sierpniu, we wrześniu. Wszak podobno wszyscy jesteśmy zatruci różnymi substancjami, więc może warto sobie zrobić taką herbatkę z tych czarnych owoców i odtruć organizm. Także życzę Państwu, abyście swym spacerom nadali również aspekt praktyczny. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.